Szanowni Państwo, Konstytucja jednoznacznie zobowiązuje prezydenta do stania na straży bezpieczeństwa państwa. Dlatego jestem dzisiaj w Lizbonie, na szczycie państw NATO, gdzie decyduje się nowa strategia sojuszu, gdzie zapadają decyzje o przyszłości paktu. Decyzje ważne dla bezpieczeństwa Polski. Pilnuję, aby sprawy polskie szły w dobrym kierunku. Ale bardzo istotne znaczenie dla przyszłości kraju mają również wybory samorządowe. One zadecydują o przyszłości naszych małych ojczyzn, naszych wsi, miasteczek i miast, o przyszłości tej naszej wielkiej, pięknej ojczyzny. Polska samorządna jest jedną z największych zdobyczy naszej wolności. Chylę dziś głowę i gorąco, z całego serca dziękuję tym, którzy 20 lat temu mieli odwagę poprowadzić nasz kraj w kierunku decentralizacji, w kierunku samorządności lokalnej. W roku 20-lecia polskiej reformy samorządowej dziękuję wielu tysiącom radnych, wójtów, burmistrzów, licznym prezydentom miast, starostom i marszałkom, a także pracownikom samorządowym za ich pracę i osiągnięcia we wszystkich 5 minionych kadencjach samorządu. Proszę Państwa, naprawdę mamy z czego być dumni. Polska po 20 latach samorządności jest Polską lepszą, bardziej gospodarną, szybciej się rozwijającą, piękniejszą i bardziej ambitną. Dzisiaj to samorządy, a jak kiedyś parlament, rząd czy prezydent mają największy wpływ na jakość naszego codziennego życia. Drogi i chodniki, szkoły i przedszkola, orliki, przychodnie i szpitale to zadania samorządów. Te wszystkie sprawy są ważne dla każdego obywatela, również dla mnie, jednego z mieszkańców warszawskiego Powiśla. Dlatego w niedzielę udam się do lokalu wyborczego, by oddać głos na osoby, które będą dbały o to, co dzieje się za naszym oknem, na naszej ulicy. Drodzy Państwo, weźmy udział w niedzielnych wyborach samorządowych. Oddajmy nasze głosy z rozwagą i namysłem. Wybierzmy najlepszych organizatorów, najbardziej kompetentnych społeczników i samorządowców. Wybierzmy tych, którzy się sprawdzili, ale dajmy też szansę młodym i zdolnym. Pamiętajmy o kandydujących kobietach, bo nic nie zastąpi ich kobiecej mądrości życiowej i rozwagi. W wyborach samorządowych każda wrzucona do urny kartka wyborcza ma szczególną wagę. Pojedynczy głos może przecież przesądzić o tym, kto zostanie radnym, wójtem lub burmistrzem. Szanowni Państwo, troska o przyszłość naszych dzieci, chęć poprawy jakości naszego codziennego życia, poczucie dumy z własnej gminy, regionu i z całego kraju powinny zaprowadzić nas w niedzielę do urn wyborczych. Polityczny zgiełk nie może przecież przesłonić tego, co nas łączy. Pokażmy naszym powszechnym udziałem w wyborach, że to my, miliony Polek i Polaków, jesteśmy prawdziwymi gospodarzami kraju. Głos każdego z nas naprawdę jest bardzo, bardzo ważny. Spotkajmy się więc w niedzielę 21 listopada przy urnach wyborczych. Życzę Państwu mądrych i dobrych wyborów.